zachmurzyło mi się życie. Świat odwrócił się plecami, wiatr wojownik w mojej duszy porozrzucał moje sny, porozrzucał, pozamieniał i poplątał me marzenia. Szczęść Boże, witamy Was serdecznie. Ja mam na imię Bogusia. Ja jestem Bogdan. Jesteśmy małżeństwem od 30 lat, mamy dwoje dzieci, córkę i syna. Jesteśmy również dziadkami, mamy dwoje wnuków. Od 20 lat należymy do domowego kościoła. Od 7 lat posługujemy w diakonii ewangelizacji Ruchu Światło Życie diecezji bielsko-żywieckiej. Chciałem się podzielić z Wami moją historią spotkania z Jezusem. Moje życie od najmłodszych lat związane było z Panem Bogiem. Od drugiej klasy szkoły podstawowej zostałem ministrantem. Potem byłem lektorem. Wypełniałem sumiennie obowiązki ministranta do tego stopnia, że rodzice myśleli, że zostanę księdzem. Pan Bóg jednak sprawił, że zamiast sakramentu kapłaństwa przyjąłem sakrament małżeński. Po 3 latach małżeństwa zostałem szczęśliwym ojcem. Urodziła się nasza córka. W międzyczasie skończyłem studia, dostałem dobrą pracę. Za namową księdza wstąpiliśmy z żoną do oazy rodzin. I zaraz potem urodził się nasz syn. Po dłuższym czasie trwania we wspólnocie postanowiliśmy pojechać na rekolekcje wakacyjne pierwszego stopnia. I tam po raz pierwszy w życiu przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Było to wspaniałe przeżycie, bardzo głębokie. Niestety szybko o nim zapomniałem. Potem w trakcie wypełniania formacji domowego kościoła jeszcze kilka razy przyjmowałem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Za każdym razem było tak samo, pięknie, radośnie i równie szybko o tym zapominałem. I tak życie płynęło nam w spokoju i w obfitości. Miałem dobrą pracę, wybudowaliśmy własny dom, kupiłem fajny samochód. Myślałem sobie wtedy, że nic złego w życiu nie może mnie spotkać, bo przecież Jezus jest moim Panem. A tu nagle ciach. Pan Bóg zgasił mi światło. Wylądowałem w szpitalu, gdzie dowiedziałem się, że jestem nieuleczalnie chory. Lekarze pocieszali mnie, że choroba nie jest śmiertelna, że jak się będę szanował, to pożyję ze 20 lat. Pojawiły się łzy i rozpacz. Nie mogłem pogodzić się z losem. Zamiast wołać Jezu, ratuj, ja obraziłem się na Pana Boga. Byłem zły, gniewałem się, robiłem wyrzuty. Jak to, Panie Boże? Ja, Twój wierny sługa, chory? Łatwo jest mówić, Jezus jest moim Panem, kiedy wszystko w życiu się układa. Ale wypowiedzieć te słowa, kiedy właśnie cały świat zwalił się Wam na głowę, to już nie jest takie proste. Dużo się modliłem, prosiłem Pana o zrozumienie i siłę. Zacząłem czytać o sensie cierpienia, o tym, dlaczego Pan Bóg dopuszcza cierpienie. Natchnieniem stał się dla mnie biblijny Hiob, który w obliczu ciężkiej próby powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Ja tak wtedy nie potrafiłem. Minęło trochę czasu. Pan wysłuchał moją modlitwę i zesłał ratunek. Ducha mądrości Bożej. Nic tak naprawdę nie jest moje. Wszystko, co mam, dostałem od Pana Boga. Życie i zdrowie też. Pogodziłem się z losem. Przyjąłem cierpienie i postanowiłem ofiarować je w znanej mi intencji. Dopiero kiedy, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem w szpitalnej kaplicy, ze łzami w oczach, oddałem Panu Bogu całe swoje życie, przyjąłem cierpienie, poczułem, że teraz dopiero naprawdę Jezus jest moim Panem, bo uczyniłem to całym sercem. Patrząc z perspektywy czasu, teraz widzę, że moje wcześniejsze wyznania, że Jezus jest moim Panem, były wypowiadane bardziej ustami, aniżeli sercem. Dlatego tak szybko o nich zapominałem. Wyznanie, że Jezus jest Panem mojego życia, nie było do końca szczere, bo tak naprawdę to ja nadal kierowałem swoim życiem, nie Pan Bóg. Teraz uczę się żyć od nowa. Zwolniłem tempo. Mniej pracuję. Mam więcej czasu dla rodziny. Mogę robić rzeczy, na które wcześniej nie miałem czasu. Dzięki temu, że jestem chory, jestem w domu, mogę patrzeć, jak rosną nasze wnuki. Dzieciństwa naszych dzieci w ogóle nie pamiętam. Poprawia się nasze relacje z żoną. Mamy teraz więcej czasu dla siebie. Wielkim wsparciem w trudnych chwilach była dla mnie wspólnota domowego kościoła, do której z żoną należymy. Wszyscy się za mnie modlili i wiem, że robią to nadal. Dziękuję im za to. Nie wiem, jak potoczyłyby się moje losy, gdybym był sam.
warto należeć do wspólnoty. Przypomniałem sobie z którejś rekolekcji kazanie księdza, który stwierdził, że przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela gwarantuje nam jedynie bezpieczne lądowanie, nie zapewnia nam spokojnego lotu. W naszym życiu będą zdarzać się turbulencje, wichury, a nawet i huragany. Z Jezusem jednak nie rozbijemy się. Wylądujemy bezpiecznie na lotnisku, które nazywa się Życie Wieczne. Dowiedziałem się również, że aby Jezus mógł mi pomóc, muszę Mu bezgranicznie zaufać. Uwierzyć w to, że On może to uczynić. Bez tego ratunku nie będzie. Nie wystarczy tylko modlić się i czekać na cud. Muszę robić wszystko, aby z trudnej sytuacji się wyratować. To ja muszę wytężyć wszystkie siły i złapać wyciągniętą rękę Pana Jezusa. W innym miejscu dowiedziałem się również, że różnymi drogami Pan Bóg prowadzi nas do zbawienia. Każdy z nas ma swoją jedyną i niepowtarzalną drogę. Wszystkie te drogi jednak mają wspólną cechę. Mianowicie żadna z nich nie jest szeroka, prosta, łatwa i przyjemna. Wszystkie te drogi są wąskie, kręte, cierniste, usłane bólem i cierpieniem. Zawierzenie swojego życia Panu Jezusowi nie sprawi, że wszystkie nasze troski i cierpienia nagle znikną. Zmartwychwstały Pan da nam jednak siłę i moc, abyśmy mogli je przezwyciężyć. Sprawi, że powstaniemy z każdego upadku i dojdziemy do celu, jakim jest życie wieczne. Wszystkim Wam i sobie życzę, abyśmy się kiedyś mogli wszyscy razem na końcu tej drogi spotkać. Amen. Na przekór moim łzom chciałeś być, zmartwychwstaniem moim. Odnajdując w sobie serce, wiatr rozgonił ciemne chmury, rozjaśniając moją twarz, rzucił na nią siłę słońca. Ale moje oczy nie chcą słońca, w nocy chciałem ukryć łzy. Moje oczy nie chcą słońca, muszę ukryć łzy. A przecież Ty na przekór moim łzom chciałeś być zmartwychwstaniem moim. A przecież Ty na przekór moim łzom chciałeś być zmartwychwstaniem moim. Już rzucałem kamieniami w słońce, potrząsałem drzewem nieba. Chciałem strącić ten olśniewający blask i podeptać. Już rzucałem kamieniami w słońce, potrącałem drzewem nieba. Chciałem strącić ten obśniewający blask i podeptać. A przecież Ty, Mesjasz Jeszua, chciałeś być Mesjasz Jeszua.